Dobra, czyli co, tą jedną motorolkę będę? Tak, jedna motorolka. Dzień dobry, witajcie. Zaczynamy dzisiaj spod... Dobra, tak, dobrze, jeszcze nie mieszkaliśmy. Jesteśmy w Międzyzdrojach. Dojedziemy prawdopodobnie do Mrzeżyna. To jest 74 km stąd. Dzisiaj już nie ma wyboru za bardzo. To znaczy strategię musieliśmy obrać taką, żeby pokonać 74 km, a i tak nie jesteśmy pewni, czy to się uda. Łukasz, czy możesz powiedzieć, co teraz robisz? Bo jest jakaś zmiana jednak planu. Jest zmiana. Wkładamy baterię do Kugu Kirin na 50 km teoretycznie, ponieważ jest naładowana na fulla. A ta się jeszcze nie naładowała, mimo że całą noc? Naładowała się całą noc, ale no, jak widać, jest trochę większa. Czyli w teorii mamy tutaj 150 km zasięgu, ale to jest teoria, a to jest praktyka. A zatem, Andrzej dosiada Kugo Kirin S1 Pro z dodatkową baterią, która ma zwiększyć jego zasięg. Dzisiaj przekonamy się, jak bardzo ona zwiększa zasięg Andrzeja. Ja zaczynam na Xiaomi, Patrycja zaczyna na Motusie, ale później się zmieniamy. 12:25, skoro świt znowu wyjeżdżamy. Wstaję o 5, ale o tej 5 lepszej zwykle. Co? Wstaję o 5, ale o tej 5 lepszej. W telewizji leci wtedy TeleExpress. Yo! W którą stronę mam jechać? Ja nie mam włączonej nawigacji, bo stwierdziłem, że... Ej, chyba musimy tam jechać w ogóle. Tak? Czyli w którą stronę startujemy? Znam skrót. Ej, nie włączyłam hulajnogi! Jezu, też nie włączyłem hulajnogi. Ej, spociłaś tę hulajnogę, rączki chyba spociłaś. Ja? No? Nie. No bo takie klejące są dzisiaj. To nie ja. Riders on the storm. O Boże. Zapomniałem, że jadę na Xiaomi, a przecież ona nie ma w ogóle amortyzacji. Ta hulajnoga jest straszna. To jest wasz Max? Mój tak. Mój nie. Ja nie wiem, czy mi wystarczy baterii, bo tu są jakieś schody. To dlaczego my tędy jedziemy? O ja, serio? No trochę będzie pod górkę, no. Na tą wydmę trzeba wejść i potem. Używajmy baterii jak się da. Andrzej, puścisz mnie? Tak, no ja to raczej nie ujadę, nie? Kurde, moja też nie chce podjechać. Ja pierdziel. Pierdolę, kurwa. A dopiero się zaczęło. No kurde, stara, dajesz. Przecież teraz to ja w korycie rzeki jakiejś wyschniętej jadę. Dzisiaj jest cieplej, jest więcej robali. Brak tu mocy. Dobra, zostałem pokonany. Ej, no ziomki, czekajcie na mnie. Poczekać? Nie czekamy. Jestem rozdarty. Ty po prostu wykorzystujesz tę sytuację, żeby odpocząć, a nie, że chcesz czekać. A czemu nie pojedziemy stetędy? Bo to jest jakaś nieznana nam droga. To też mnie jest nam znana. Nic nie słyszę. Co? Ja tak nie będę na pewno 20 km szła. Zaraz już będzie lepiej. Ta na pewno. Mówię ci, będzie super. O, jest lepiej. Patrz, obiecałem i już jest. I co? Nie wiem, jedziemy po prostu przed siebie. Trzeba pomagać tej hulajnodze. Trzeba się odpychać. Andrzej, co ty hamujesz? Nie, to moja hulajnoga hamuje. Co? To moja sama hulajnoga hamuje. To patrz! Tak musisz. Zadowolona już z trasy, czy nie za bardzo? Nie! Co ci się teraz nie podoba? Wszystko! To znaczy, możesz wymieniać po kolei. Piechocą bym tu nie chciała iść nawet. Ile to jest metrów nad poziomem morza, bo to jest mniej więcej jak na Śnieżkę. Obniżyło się ciśnienie chyba. O nie. Coś mnie ugryzło. Mam dużo satysfakcji z tego, jak ich wyprzedzam w takich sytuacjach, które wymagają trochę większej aktywności fizycznej, ale muszę dzisiaj trochę nadawać tempo temu wyścigu. No nie jest wyścig, no. Tej przejażdżce, bo przecież jak będziemy jechać w tempie Andrzeja, no to znowu dojedziemy o 12. Przy czym to nie jest tak, że wrobiłem go w jego Kugo. On sam chce tym Kugo jechać. A moje dubsko. Nie ma się co oszukiwać, motosem się jeździło najfajniej. Dlaczego Patrycja nie wykorzystuje dzisiaj jego potencjału? Nie wiem. Co za shit! Ile kilometrów jeszcze? Jeszcze dużo. Uhohoho. O kurde! To w porównaniu do wczoraj to jest kurde, tamto to było nic. Ten odcinek stanowi wyzwanie dla hulajnów. Przynajmniej dla mojej. Domyślam się, że dla Andrzeja również. Ja pierdolę. Najmniejsze jest to wyzwanie dla motusa. Ale Pati i tak marudzi. Wyobrażam sobie, że rower miejski też mógłby mieć tu problem. No ale cisnę, poczekam na nich najwyżej pod koniec tego paskudnego odcinka. Uy, kurwa! Kurwa! Żyjesz?
Zakopałem się w tym gównie. Kurwa, jedna droga. Zobacz, to się wszystko poprzestawiało. Hop, hop. Czemu nie jeździmy po asfalcie? Patrycia. Au. Wszystko mnie boli. Ja się pożygam. Andrzejek. Ej, no nie maj. Ta hulajnoga to jest gówno, bo mama kuka. Jak gówno? No gówno się zakopuje w piachu. A to nawet nie ma internetu, żeby sobie przeglądać. Po drugie, to powinno być napęd na dwa koła, bo przecież to gówno z przodu staje, a z tyłu mieli. Boże. Żygać mi się chce. Czuję się, jakbym z dziewczyną poszedł na rowery. Dobra, jedźmy. To jest chyba łoś jakiś. Słyszeliście? No jedź! A tak między nami mówiąc, zajebiście się cieszę, że nie muszę po tym jechać Kugo, bo bym się zakopał natychmiast. Była gleba, mam nadzieję, że nie rozwaliłem drugiej kamerki. Bo być może rozwaliłem. A to jest rozwalona, to jest chyba twoja. A, wydaje mi się, że to jest... bardziej rozwaliła. Nie, to nie jest, to jest nowa, rozwalił nową. Poczekaj. To... Ja a to może ja wpadł na pomysł, żeby to wymieniać. Mówiłem, że nie trzeba. To są kamery sportowe, jak ty je po prostu tak rozwalasz w tak szybkim tempie? Normalnie sobie jechałem, droga była nierówna. Sprzęt jest taki, jakiś taki. Że GoProsy są do dupy? No, czy ta kamera jest zła? Generalnie to wszystko jakieś takie miękkie, jakieś... No, chińskie mogłoby być dobre, ale to jest jakieś miękkie chińskie. Amerykańskie to jest. A, no to schodzi na psy. Schodzi na psy. Schodzi na psy. Fu, muszę się zatrzymać, zdjąć muchę. Mam nadzieję, że te hulajnogi się nie rozpadną pojutrze. Ale masz szybką hulajnogę. Będzie z górki. Zaraz będzie z górki. Trzęsie się wszystko. Widzę jakąś wodę. Zobacz, jakie tutaj coś jest. Może. Nie wiem, ja bym sobie usiadł na ławce. Tej, patrz, co to jest. Co mówisz? Bo to już po prostu przechodzi wszelką krytykę, to ta nawierzchnia. Jeszcze tylko 5 kilometrów. I zjemy sobie Kinder Bueno? Czy czujesz jakieś wyzwanie w tym, co robimy? Ja cały czas czuję to wyzwanie. Czy to jest nuda na maksa? To jest wyzwanie bardzo męczące. O, jest wisełka, w końcu. Zauważam, że Xiaomi po 2,5, czyli właściwie na połowie baterii, zaczęła tracić na zrywności. Jadę z lewej! Jadę z lewej! Skręt! Jadę! No skręt tu jest, ziom! Kurwa. No nie mów, kurwa, tak? No właśnie tak mi pokazuje, ale nie wiem. To skandal jest. 13,7 km z domu, od wyjazdu. To mi pokazuje 13,5, ale też nieźle. Ja myślę, że dzisiaj możemy cisnąć daleko. Zobaczymy, jak nam baterii wystarczy. Zobacz, jak pięknie pole golfowe. Pole golfowe Amber Baltic imienia błogosławionego Donalda Trumpa. To jest imienia błogosławionego Donalda Trumpa? To pole golfowe. Mogłoby Ta. Być. A mogłoby być. Co najbardziej lubisz w Donaldzie Trumpie? Klasę, styl. To jak ładnie leżą na nim garnitury. Zawsze XL-ka. Rozumiem. A wygląda jak L-ka. Pracowitość, szczerość, no same zalety. Tak, tak. To są takie rzeczy. Biznesowe podejście. Mhm. Dbałość o ludzi, o pracowników. Ja znam skrót. Nie jedźmy, proszę. Tak, jedziemy skrótem. Tym skrótem. Tu jest ulica Młyńska, ja uważam, że możemy nią pojechać. Przepraszam, pani jest stąd może? Czy tą ulicą Młyńską dojedziemy do... Tak, dojedziecie. Super, wybrałeś, kuwa, drogę. Nie zapomnę jej nigdy. Pani powiedziała, że fajna. Znowu w piasku. Bardzo jestem dumny z siebie, że znalazłem ten skrót. On jest też uroczy. Choć może urokliwy, pasowałoby tu lepiej. Mniej urokliwa jest za to moja hulajnoga, która może nie dojechać. Zobacz, jakie pole golfowe kolejne. O kurde, piękne. Pit stop! Z tego trzeba wyciągnąć wniosek, żeby omijać parki. Jeździć tylko ścieżkami. Zobacz, jak to jest pięknie. No tu jest Europa. Dobra, oficjalne dane. 15 km 700 metrów. Myślę, że trzeba by do niego zadzwonić, bo w sumie nie oglądałem się tak za siebie. Ach, to będzie pięknie. Pięknie będzie obserwować profesjonalistów przy pracy. Co on tam robi? Siadamy na trawie? Chcesz Kinder Bueno? Nie, może do mnie dzwonić. Patrycja ma radio, ale nie używa, więc wszystko jest tak, jak być powinno. Do zobaczenia później. Mam nową baterię, patrzcie, co się dzieje. No, przyspiecha jest lepsza.
O Jezu! Strasznie nudno. 7,2 km. Dokąd? Do Dziwnowa. Obstawiasz, że dojedziesz 7,2 na dwóch kreskach? 7,2? No. No pewnie. Ja mam taki sam zasięg na Xiaomi jak na Motusie mniej więcej, ale trzeba też powiedzieć, że Xiaomi jest dużo mniej dynamiczna. Tak. I po prostu w połowie baterii zaczyna zamulać. W sensie fajnie, że wytrzymuje tyle samo, ale gdyby dawała frajdę z jazdy na całej objętości baterii, no to by było dużo mniej, bardziej 10 km. Chyba trzeba poczekać na Andrzejka, co? No. Tutaj przejeżdżamy przez bardzo znany most zwodzony w Dziwnowie. Z lewej strony woda, z prawej strony woda, no most. Jest też kilka supermarketów. Czekaj, Andrzeja zgubiliśmy. I już pogięta felga w Xiaomi. Nie wiem, czy pamiętacie, 50 km to jest ten dystans teoretyczny, który miała zapewnić dodatkowa bateria Andrzejowi w Kugo. To jest ta mniejsza. W tej chwili 28 km i ta bateria jest do wymiany. Więc jest duża szansa na to, że ta, która ma Andrzeja powieść przez 100 km, powiezie go przez 60. Wiemy już od naszych ludzi, że ten sam patent nie działa z Xiaomi. To znaczy, gdybyśmy chcieli dodatkową taką baterię do Xiaomi podłączyć, to Xiaomi to uniemożliwia. Więc możemy kombinować z Motusem. Wtedy Motus miałby większy zasięg, to miałoby większy zasięg, a Patrycja jechałaby na Xiaomi. Co wszystkich by cieszyło. Poza Patrycją pewnie, bo ona woli Motusa. Cześć! Przywitać się chcieliśmy tylko. W związku z tym, że nas spotkaliście, to mamy dla was po gifcie. O kurczę. Dzięki bardzo. To jest pin, to jest wyjątkowy pin naszej akcji, także panowie, jak macie ochotę przypiąć, to tak, jak nie macie ochoty, to nie, ale to jest od nas dla was. Dziękuję bardzo. Elegancko. Prowadź. Siema. Cześć. Patrycja. Zostawiamy ci w pinkę. Przybijamy piątkę i lecimy dalej. Cześć! Cześć, na razie. Dzięki, trzymaj się, pa! Ale zimno. Powiedz, jak tam twoja hulajnoga po... Bo to już jest w sumie drugi dzień, nie? Na płaskim, na takim właśnie terenie dobrze się sprawuje. No ale na pewno nie w lesie, nie w parku. Ale zauważyłem, że ma jakby różne prędkości 20. To znaczy, jadąc z prędkością 20 na godzinę wyświetlaną na tym wyświetlaczu, ma się zupełnie inne odczucie, gdy bateria jest nowa, świeżo naładowana. A gdy się kończy, no to jest jakieś 15 realnie. Gdybyśmy mogli ciągle jechać lasem, to ja bym był zachwycony. Pękłoby mi serce. Ups. Opa! Wow! Zbyt duże bogactwo tutaj jest. Jaki super kamper! Najgorsze jest to, że my marnujemy po prostu taką przestrzeń na takiego obiboka. Będzie siedział w środku. Leżał będę. Ale wypas! Co ten typ w ogóle ma za dobrze jak gwiazda filmowa? Let's go! Szybko! Na rybeczkę jedziemy! Chyba... Ej, ładnie tutaj, dobrze wygląda. Oho, zaczyna się znowu zimno tutaj. Ale jest różnica, nie? No kurczę, ale przecież przed chwilą byliśmy 2 minuty temu, tam i było gorąco. Kto otworzył lodówkę? My lecimy dalej prosto przez las, to co Andrzej lubi najbardziej. Mam nadzieję, że lubię, bo na razie lubisz zapowiada na pewno, się dobrze. To jest super jest. Chyba lubię. Uff. No tak to nie lubię. Nikt nic nie mówi, bo wszyscy w skupieniu jadą na jedzenie. To będzie pierwszy obiad. A ile było kilometrów do tego jedzenia? A poczekajcie, że to nie jest to miejsce, gdzie jest ten super hotel wybudowany, nie? Ach tak, to tu. Tutaj znajdujemy się przed słynnym hotelem pana Gołębieskiego świętej pamięci już. W tym roku zmarł? Czy kiedy zmarł? To jeden z twoich idoli, pan Gołębieski. Chyba w tym roku. Nie dożył otwarcia, jak widzicie, swojego hotelu na 3000 osób. Szkoda człowieka, bo to jest autor tych rurek waflowych Tago. Najlepsze są te beznadzienia. No żal. Niech panu ziemia lekką będzie, panie... Tadeuszu. Witajcie w kąciku hakera bez umiejętności. Muszę dodać parę rzeczy na stronę ODU,
żeby ci, którzy jadą z nami ostatni kawałek w Gdyni, wiedzieli, o co chodzi. Więc zrobiłem screena z map Google'a, wrzuciłem tutaj. Tutaj dopisałem tekst, nawet dwa linki dołączyłem. Tutaj jest link, jak się klika. I tutaj, jak się klika na mapę, to też od razu linkuję do mapy i wyświetla się. W ogóle jestem najlepszy w tym. Ale mówię wam o tym dlatego, że Odum mi płaci za reklamę. A Odum ma jedną ciekawą opcję dla takich ludzi jak my, którzy jednorazowo robią event i chcą, żeby to było tanie. Więc domenę, tak jak my, 500 plus na hulajnogach, macie za darmo. Hosting i pomoc techniczną macie za darmo. Ta domena za darmo jest przez pierwszy rok. Później wiadomo, będziecie musieli za nią zapłacić. Ale jak macie taki projekt jak my, to jeden rok za free wystarczy. Tutaj chyba nie ma przejazdu. Tu chyba nie. O, a pokazują, że tędy. No weźcie, ja nie chcę na tą rybę tak jak wczoraj. Nagle się okazuje, że coś jest źle. Co ty robisz? Dziewczyno. No nie mów, że to jest ta ścieżka. Jedziemy tam. A tamtędy też można? A ja nie wiem, no nie ma innej drogi za bardzo, musimy jechać tamtą. Dokąd wiedzie ta ścieżka? Chyba nad morze, tak? Jadę przed siebie, nie patrzę na mapy, bo te mapy mnie zawodzą ostatnio. Bardzo mi się to nie podoba. 4 minuty. Jadę na oparach. Co ty gadasz? Cholesterolu. W jakim my jesteśmy mieście? Pobierowo. Ale super kultowy wóz strażacki. Taki wykurzony troszkę. Jezu, jakiego dobrego pstrąga zjadłem. Czy czekamy na Andrzeja? Jakbyście znaleźli gdzieś tu w pobliżu wygodny zjazd na plażę dla was i byłyby tam na przykład łódki. Co tam ustaliłeś? Ustaliłem, że jak będzie dobre zejście na plażę, to zjedziemy na plażę porzucać sobie rzutką do GoPro. Tylko czy my nie chcemy rzucać tego przez coś? Przez łódki. Tutaj, gdzie stoi samochód, kończy się niby ścieżka rowerowa, a tam na wprost jest wejście na plażę. Pytanie tylko, czy są tam łódki. Kto zna odpowiedź na to pytanie? Idziemy zobaczyć, czy są łódki? Na plaży? Najbardziej plażową z naszych hulajnóg jest bez wątpienia hulajnoga Andrzeja. Ona się świetnie spisuje na piasku. Tak, naprawdę doskonale. Trochę zboczyłem z trasy, dlatego żeby zobaczyć, czy są łódki. Będę filmował. Tak, zaczekasz? Ty GoPro. No. Dobra. Łódek nie ma. Więc nie jest szczególnie zajebiście. Nie ma łódek, także musimy jechać dalej. Trudny odcinek. Wjadę? Wjedziesz, lekko. Chyba jednak nie. O, nie wjechałaś jednak. Co tu, wszyscy chodzą nawaleni. To było bolesne. Pięknie. Tutaj widzicie ruiny kościoła w Trzęsaczu, o którym więcej opowie wam Andrzej. Kościół w stylu romańskim, jak widzicie. Z początków państwa polskiego, no, nie powstał za długo. Tam na dole. Czy wy to widzicie, co się dzieje? Tutaj, jak widać, już się rozpoczynają wakacje. Są kąpiele, jest wszystko, jest... Pan tam leży, ale nie ma łódek. Ja chciałem łódki, nie ma łódek. Łódek nie ma. Wymieniamy ci baterię? Chyba tak, chyba ma to sens więcej. Ktoś goferka? Pitstop na wymianę baterii w Motusie, mimo że jest tu jeszcze jedna kreska, ale nastawiamy się na... No, na nocne jeżdżenie. Bo już godzina 8, zostało nam 23 km. No to ja już wiem, że nawet na tej, którą teraz dostanę, i tak tam nie dojadę. Panie, co pan żeś mnie w taką pogodę wziął na trasę? Jakaś popelina tutaj, co tu się stało? No właśnie. Którędy my jedziemy, co to jest za droga na budowę? Ty naprawdę masz teraz maksa? Tak, no 2 dechy maksa. Bo ja mam 17 na liczniku, jak obok ciebie jadę. Przede mną tabliczka Rewal, szkoda, że państwo tego nie widzą. Może zobaczycie drugą stronę tej tabliczki, przekreślony Rewal. A ile masz kresek? 2. Czekaj, jestem, czy mi starczy do końca. Ja też mam 2. A bo wy tu nie możecie już. No dobra, to ja zobaczę, czy są łódki. Jest super, panowie, musicie tu wrócić. Jest kuter, my idziemy do tego kutra. My tak możemy je wziąć w piach? Tak, one do tego są. Jezu, jak tu pięknie. To jest taka opaska, nie wiem do czego ona służy. Ale miałem ją przyczepić, więc proszę bardzo. Patty, czy ty ją będziesz łapać z tamtej strony? Tak. Rzucamy w stronę słońca. Ja rzucam, ty łapiesz i potem w drugą stronę. Dobrze. Brawo! Nie sięgnę. Wyciągniesz? No weź wyciągnij. No świetnie ci poszło.
Jesteś najlepszy to w tym. To był wydatek energetyczny. Bardzo duży. Utknąłem. Czekaj, chyba wyskoczę z tego. Po prostu tak. Co? O nie. O Jezu. Niemcy to wymyślałem zawsze coś w kształcie bomby. Noga mnie trochę boli, dlatego taki jestem mało sprawny. Nie wiem, kto tak ładnie rzucił. I celowo. Ale kto tak ładnie wyciągnął skutra, nie, to nie, nie oglądam tego nawet. Nie jestem zainteresowany. To się wytnie. Ona jest źle wyważona. Tu każda jest źle. Ała! Wherever you are. Ja sobie, Kuba, wpisałam w nawigację hotel nasz. Dzisiejszy? No dobra, dobra. Słuchajcie, bo tu jest jakaś taka trasa, ja nie wiem, czy ona tam prowadzi, jedziemy tam? Pojedźmy tędy, zobaczmy. Najwyżej pożałujemy. To chyba nie był zbyt dobry pomysł, no ale... Jak ja mam tu przejechać pod tym, a czy ja się zmieszczę w ogóle? Ale malownicza droga. Rzeczywiście taka nudna droga. Nic się nie dzieje. Nie jest zła. No, wyprzedziłeś. Cały czas 20. Nadmorska kolej wąskotorowa SPZO. Tędy podróżuje. Czy to jest nudne? No dość, dość nudne. A tu jak ładnie. Chyba jedzie ten pociąg. Dobra, coś on tam krzyczy. Pociąg jedzie. Albo nie. O, patrzcie, kotek. Taki spory nawet, ładny. Gdzie można iść w usłonne miejsce? No, tu raczej komarów jest dużo. Mhm. Ale malarii nie ma w Polsce, nie? Patrycji się skończyła bateria, a my w międzyczasie zaprezentujemy wam nowe kierunkowskazy. Przepraszam, że tak się zacinam, ale już jestem coraz głupszy przez ten... Po prostu już mi wytrząsło mózg na tej hulajnodze. To są kierunkowskazy overrated. To są kierunkowskazy na kask, które wylosował wcześniej Andrzej. To się przyczepia do kierownicy, nie wiem, czy ci się to uda zrobić. A to się przyczepia na kask do tyłu, tylko to trzeba przykleić na kask. To jest trochę jak w mocowaniu GoPro, tu jest napisane up, czyli góra. Idziemy tutaj, to mu przymocujemy, no chyba tutaj, nie? Tak. To nie jest naładowane. Nie chciałbym się tego Andrzej trzymać w czasie jazdy. Włóż mi tak, niech se wisi po prostu. Na razie to tak. To ja montuję te przyciski na kierownicy. Nie no, do szyi to może, nie wiem, może z boku do kasku, no. Chwilowo, że to nie, że on będzie z tym jechał teraz. Na momencik, żeby ci się ładowało, żeby było wygodnie, bo to przecież... Już nie grzeb go tak mocno, że biedny chłopak. To wygląda na prostą sprawę, zamontowane. Natomiast drugi zestaw jest trochę łatwiejszy do zamocowania, ale też piszczy. Włączone. I teraz czy to w lewo, w prawo działa? Super! To tak będzie piszczeć? Tak. Okropne. Bardzo wyraźne. Ja będę miał na kasku GoPro, żeby z tyłu jechać za wami i oceniać to. Znaczy, wy to ocenicie. Jak to się wkłada? Po co w ogóle są te gumki tutaj? A to, no to na gumkę to nie wiem, czemu są dwie różne. Postanowiłam, że tak to będzie zamontowane. Co? Dobra, słuchaj, bo to się bierze tak, z tej strony. Przekładasz pod kierownicą to. A? Nie wiem tylko, czy to jest góra czy dół. Nieważne. No pewnie ważne, bo albo będzie lewo, albo prawo. Dobra, co? Jak odwrócić? Aha, tak? No! Lisy podchodzą już coraz bliżej. Ja tu nic nie widzę. No weź, nie włączaj. No Kuba! To nie ja. Kurde, jak to teraz mam znowu zrobić? To nie jest dobra droga. Bardzo dobra droga. To jest bez sensu wszystko. Bo to jest generalnie do montowania na tył roweru, a nie hulajnogi. Nie, Patty, no jak to wygląda? No, po prostu źle wygląda, ale będzie działać. To nie będzie działać. Dlaczego? To moja hulajnoga, ja na niej jadę. Dobra, proszę bardzo, zrób sobie takie gówno. Co to wszystko ci odpadnie, popatrz. Tego już nie ma, no przecież popatrz. No co zrobiłeś? No w każdą stronę obchodzi. No nie bijej. Moim zdaniem to jest gówniany montaż. Ała, pociągnąłeś mnie za włosy. Ała, no kurbi. Jezu, jest pięknie. Wcale mi nie przeszkadza to, że mi piszczy w mózgu sygnał. Jedźmy, no, jedźmy. To, co widzicie teraz tutaj, to jest specjalnie przygotowane światło. Mi już cała noga spuchła, bo mnie gryzą w ranę jakieś komary. I teraz, szanowni państwo, patrzymy najpierw na Andrzeja od tyłu. To jest kierunek w prawo i piszczy. To jest kierunek w lewo i piszczy. No i właściwie tak ci powiem, że no, szału to nie robi, ale okej. Teraz na Patrycję popatrzymy.
No, piszczy i działa. I szczerze mówiąc, jeżeli ja miałbym wybierać, to mi się bardziej podoba rozwiązanie Patrycji. Andrzeja też jest piękny, ale głównie dlatego, że ma przyklejony na lasotaśmę powerbank do kasku. No jest! Coś tam co się to stało? Za zwierzę? Jakieś ptactwo tutaj było. Tam jest woda, że to tak słychać? Tak. Dobra, 14 kilometrów. Na luzaczku. O, ja mam dwie kreski. Jak masz dwie kreski? Jak to się stało? A ile miałeś? No więcej. Nie przejadę 14 kilometrów. No to co robimy? Nie wiem. No co tam się dzieje? Czemu nie jedziecie? Zadzwonię do Kulbiego. Bo ja tu umieram. No dobra, nie macie dla mnie baterii, to Patrycja jedzie na motusie. Mówiłem już, że nie lubię Xiaomi? Jak się Patrycja miewa na tym motusie? Bardzo dobrze i przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz. Bo powiedziałeś, że po mnie się kleją rączki na Xiaomi. A to się nie kleją rączki po mnie na Xiaomi, bo ja codziennie jeżdżę w rękawiczkach. Więc z tymi rączkami jest jednak coś innego. Ale co innego? No nie wiem, no po prostu może są zrobione z takiej gumy klejącej. Odnośnie klejącej gumy to znam taką piosenkę, zaśpiewać? Możesz zaśpiewać, najwyżej tego nie wyemitujemy. Na planecie Erosgum, titum, titum, jest fabryka Erosgum, titum, titum. Jest to taka lepka masa, titum, titum, co się kładzie na titum, titum. ...39 minut, droga paskudna. O, co to? Okej, dobra, coś jest zamknięte, ale my jedziemy środkiem, więc proszę bardzo, po kolei. Pyk. O, fuck. O nie! Kiedy myślałem, że nie może być gorzej. Holy shit! No niestety, dupa sałata. Może po drugiej stronie? Nie, po drugiej stronie jest piach. To jest jakiś koszmar. Ale plecy bolą na takich drganiach. Jest strasznie. Po prostu najgorszy fragment ever. Ktoś naprawdę oszalał, że wybrukował takie coś. Co to Rzymianie to zrobili, czy kto? Kurwa! Stop! Chyba trzecia GoPro wam jebła. To gówno się nie nadaje na takie drogi. Kurw, pozbieram się zaraz, ale dajcie chwilę. Spokojnie, spokojnie, na luzie, usiądź sobie. No, znowu wjewałem się w dziurę. No wiem, wiem. Chcesz, żebym ja pojechał nią do końca? Nie, kurwa, to chcesz, nic nie zmienia. Chcesz polecieć na Xiaomi do końca? Ja chyba sobie przejdę, kurwa. Nie, dasz radę. Ja pierdolę, kolano nie boli. Poczekaj, bo wisi ci ten. On tak ma ci wisieć? Co to tutaj? Tam, to macie tak nie bać mikrofon, najbardziej mnie on wkurwia. Znowu się wyjebałem na to kolano, kurwa, które już mnie bolało wcześniej, dlatego na ten kuter nie mogłem wejść. Ja o rady, to nie jest dobra informacja. Rzygać mi się chce. Boże. Już byś jej nie chciał kupić? Co? Już byś jej jednak nie, nie chciał no, kupić? Nie, no kurwa, chciałbym, żeby były równe drogi w Polsce. Płacę w chuj podatków, kurwa. Dobra, pozbierałem się. Kamerka jebła. Co ty mówisz? No tak. Nie kurwa, nie dawaj mi nowych kamerek. Nie. 22.43. Ile do celu? I mamy do celu. Dyszka? Nie, mniej pewnie. 9 kilometrów, czyli 30 minut. Jesteśmy w miejscu, gdzie nikt do nas nie dojedzie w razie czego, więc jest super. No to ciśniemy. Żeby to jeszcze do Rzymu prowadziło. A to prowadzi do jakiejś zagrody konia. Co się dzieje? No przecież tu też jest jakoś coraz gorzej jest. Moja hulajnoga coraz bardziej trzeszczy, więc... Coś jest u mnie tak ewidentnie. 28 minut do celu. No nie, to się nie da ujechać tu. To już jest okej. Przecież hard sklakotu dostanę. Ile jeszcze do celu? Ktoś ma? Nie widzę niestety, bo mi za bardzo trzęsie. Mi też, więc ile do celu? Patrzeć na drogę. Nie widzę, bo mi za bardzo trzęsie. Aha, nie widzę. Zrozumiałem, że nie słyszysz. Kto to w ogóle zbudował tu? Ja stawiam na Niemców. Oni zawsze niszczyli nasz kraj. Okej, jest duża szansa, słuchajcie, że pod koniec tej prostej skręci, jak skręcimy w prawo, to tam już będzie normalne. Już zaraz skręcamy. Nie chcę sobie robić zbyt dużych nadziei. Ale trochę słychać samochody. O, jest droga jakaś. Nie wierzę. Ha. Rowerowa, idealna. Cywilizacja? Chyba taka pół. Słuchajcie, stop! Ej, mi miga bateria. Co? Na domiar złego. Miga bateria, to zaraz zmienimy. Ja mam większy problem. Jaki? Tylne koło prawie nie porusza się. Znaczy dobra, no będziemy jechać, nie? Ale ten. Ile kilometrów do was? 6,7. O Boże. Jest absolutna tragedia. Ty też masz problem, nie? Z sprzętem. Tak, ja mam problem z tym, z hamulcem. W sensie tylne koło
jest zatkane, ten hamulec z tyłu. Bardzo schodzi przez to bateria. W lewo jedziemy i uwaga, tu jest droga normalna. Cywilizacja? Cywilizacja teoretycznie, ja bym się nie cieszył. Jeszcze 18 minut. No nie. Co się dzieje? No już pada, już zwalnia. Co ty gadasz? My tu skręcamy w prawo. Moja hulajnoga chyba traci moc. Patti, czy ta hulajnoga już padła? Tak, ale jeszcze z niej wyzione ducha. Co mówisz? Czy jeszcze z niej ostatnie... Jeszcze jej dociśniesz. No bo ona tak jedzie, wiesz, 2 na godzinę, nie? Dobra, robimy zmianę u ciebie baterii, Andrzej. Bo nie ma na co czekać. Patti, dawaj tą, na tą wsiadaj, zmiana z powrotem. Nie, no weź, no siadaj, nie. Siadaj. No i co? No ja sobie poradzę, dawaj. O, jest z górki. Ojej, tej, poleciał ten kij. Co? Ten kij poleciał, cholerny. Jak on to przykręca? Ja mam wrażenie, że cały czas jest pod górkę. 10 minut? No. No, to tu jest z górki, to... Coś tutaj idzie. Nabierzesz prędkości. No dałem temu gówno momentu. Jak tego się nie glebną. Czy się droga leśna, to nie jest. To jest pod górkę droga. Najlepsze miejsce, żeby... utrzymać pęd. Na hulajnodze, ale przynajmniej mam mocny trening na koniec dnia. Otwieraj pan te torby, ci zaraz wyciągnę baterię. Następuje proces wymiany baterii, tej, która miała przejechać 100 km. Ile przejechała, Andrzej, tym razem? Co jakieś 45, może 50. Okej. Okay. Nie wiem, bo... Co on tu zrobił? Jest taka mała bateria. Chyba tam musisz głębiej ją wsunąć, ja nie wsunąłem jej głęboko. To już, ona jest po prostu wyższa. Tak się nie powinno jeździć w ogóle. Nigdy. Dlatego my to robimy na drodze leśnej. Z kamieniami. To włączaj. W Polsce wszystko jest na niby. My udajemy, że nic nie robimy. No i pięknie. Patrz, jak dużo masz tutaj. No i ja wracam do odpychania się na motusie jeszcze przez 4 km. O, jest jakiś szlaban. Jest szlaban, co oznacza, że może dotrzemy do asfaltu. A nie, dotarliśmy do bruku. A nie. Tu będzie dobrze. O, jaka droga. A, bo tu już jest błąd E7. Holowanko, czy idziemy? Nie, holowanko, zaraz cię złapię. Tylko nie wiem, czy po prostu nie zabijam właśnie czegoś tutaj w tym motusie przez to, że jest błąd E7. Sprawdzamy w internecie? Nie, tak się holuje. Czuję się trochę jak na orczyku, wiesz? Ja wiem, o co chodzi, bo nigdy nie biłem orczyków. Ale mnie łeb boli. Przed nami chyba dziura. Tak, tu się rozłączamy. Dawaj. Ja się rozłączam. Dawaj. Ja nie holuję się na tych dziurach. Nie holujesz mnie na dziurach? Nie. Stary, dlaczego? Stary, nie. To nie są proste sprawy tutaj. Zostało 700 metrów. Andrzej, a teraz jak się skończyły dziury, to możesz znowu? Tak, teraz mogę. To dawaj, bo mnie nogi palą, tak? Nie mamy teraz już wyjścia. Jesteśmy urodzonymi zwycięzcami i musimy tego dowieść. Dawaj. Siłą mięśni, siłą elektroniki, ale przede wszystkim siłą woli. Kończymy ten etap i kto wie,